Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Life is Strange Before the Storm. I lecimy dalej z epizodem trzecim, czyli Piekło próżne jest. Ostatnio mieliśmy niezbyt miłą sytuację, gdzie Rachel oberwała nożem, także zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Także kontynuujmy. Hey, Steph, how's Mikey? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay, sure. Definitely. Okej, to już mieliśmy ostatnio, z tego co pamiętam, także... I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Tak, czytaliśmy ostatnio... Pamiętnik, co nie? Tak mi się wydaje. Tak. Dobra, nic nowego tu nie ma. No dobrze, to najpierw rozejrzyjmy się po tym miejscu. Automat, który jest zepsuty. Come on. Not that I have any coins anyway. Jackpot. Udasz. Uderzenie coś daje. Zaraz mnie ta wyrzuci stąd. Nie wiem, czy to coś daje. Może za 3 razy sztuka. O, jednak. No, biorąc pod uwagę, że prawie nic nie jesz, to się nie dziwię. Damn. Are these all firefighters? Do pracowników szpitala Arcadia Bay. Ze względu na liczbę pacjentów cierpiących z powodu udaru cieplnego i lub zatrucia dymem, otworzyliśmy kilka dodatkowych sal dla poszkodowanych. Proszę kierować nowych pacjentów do skrzydła B. Proszę skonsultować się z szefem zmiany w sprawie kursu odświeżającego postępowanie z pacjentami. No kurczę. No, to nieźle rozrabialiśmy z tym pożarem. Mom brought so many of these home when Dad died. And not a single one described how I felt. No cóż, niestety. O, można usiąść na statku pirackim. Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up, and then I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon? Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh. That's weird. No, zobaczymy. Jestem sama ciekawa. Z Frankiem raczej powinno być wszystko ok, bo w podstawowym lisie się pojawił, więc... Nie! Oh, shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. There's a sign for the prenatal class.
I can't believe we're finally doing this. I'm so excited. You're gonna be a good dad. Okay. Guess I'm glad we stole their wine. Aha, to byli ci od tego wina. Ten, Boże, nawet nie ten. Nie skojarzyłam. If I want to stay sane, I need to stay busy. O, graffiti. Można to zrobić. This poster seems to be missing some context. What to draw, what Myj to ręce. Draw. Okay, nurses. The world wants to know. What's so funny? Nieprzyzwoity żart? Nieprzyzwoity żart. Nieprzyzwoity. To coś w moim stylu. Cue laugh track. Oh. Cue laugh track. Mam już dość zajmowania się tym gównem. To nie powinna była iść na proktologię. Oh my god. No dobra. Jest jakaś notka? Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. W ostatnim czasie u części pacjentów doszło do powikłań przy znieczuleniu ze względu na zażyte wcześniej narkotyki. O nie. Proszę uświadamiać pacjentów, zwłaszcza młodzież, że jeśli brali jakiekolwiek narkotyki dla własnego bezpieczeństwa, powinni wam to zgłosić. Proszę sumiennie spisywać historię pacjenta. Czy mogę tu wejść? Nie. Mogę tu wejść. O, są jeszcze czasopisma. One more hour of waiting and I would have read that. Jeszcze tutaj? Chyba nie. Jest pielęgniarka, z którą nie mogę pogadać. Tu też nie mogę wejść. Jakiś list. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Może chce wykupić szpital. Is this for real? Dyrektorze Hofstadter, nie wiem. Jednym z pana pacjentów jest Michael Nord, uczeń Akademii Blackwell, który odniósł obrażenia na terenie szkoły. Jako że bezpieczeństwo uczniów jest podstawowym zadaniem każdej szkoły, Blackwell nie dopełniła swoich obowiązków wobec pana Norda. Z tego powodu pragniemy osobiście i podkreślam anonimowo pokryć jego opłaty szpitalne. Lol. Jeśli możemy pomóc w przyspieszeniu tego procesu, prosimy o kontakt. Sean Prescott. Kolejne badanie 9 maja. Wygląda jak przekupstwo, żeby ten nie poszedł do sądu z tym, że Akademia nie dopełniła tam odpowiedniego bezpieczeństwa. I wonder if Damon Merrick classifies as a biohazard. He's definitely human waste. Zagrożenie biologiczne. Prawidłowo usuwaj odpady medyczne. Okay. Dorysować nic nie mogę. Pojemnik nadatki. Guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Straż pożarna Arcadia Bay potrzebuje waszej pomocy. Wasze datki pomogą zwalczyć pożary lasu i chronić strażaków. O. No dobrze, to idziemy tędy w takim razie. Może zobaczymy się z... Is this Mikey's room? Właśnie, z Mikey. Is that Mikey and Drew's dad? I wonder how he's doing. Dobra, pogadajmy z nim. Chociaż on gada przez telefon, więc nie wiem, right, czy dobrze mu przeszkadzać. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Mikey? Yeah. Co pana słychać? How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Mikey's hurt, of course. But the doctors are saying it should heal up relatively quick. And Drew? Hey, maybe you heard. He's all set to go to Oregon State. Full ride for 4 years. Wow. That's awesome. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. Uh-oh. I have a question. To dobrze, czy źle? Sure.
both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. Yeah, I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? Kurde, no ja nie powinnam chyba o tym mówić. Nie wiem, może powinien pan spytać Drew? You should probably ask Drew. I don't really know any details. I do know that whatever it is, they did it because they wanted to help you. Thanks, Chloe. I know they've been trying to help me out, money-wise. We're a family, you know? We deal with things together. Oh, excuse me. Biedny. Dobra, to wejdźmy. Odwiedźmy go. Chloe! Hey, you made it! Hey, Chloe. Hey. How's the arm, Mikey? I wish it was the other one, so I could draw and stuff. But other than that, it's just broken. Sweet hair, by the way. I bet you could pull off Sailor Mercury. Czarodziejka z Merkurego. Yay! Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. Why? What happened? Rachel was stabbed in the arm by Damon fucking Merrick. Yeah, that's not funny. Shit. You serious? No. Fuck that guy. It wasn't because of me, was it? Nie, no co ty. Powinnam była być ostrożniejsza, mamy z nim na pieńku. No. Not at all. If anything, I should have thought about what happened with you guys before getting Rachel involved. That's crazy. The whole thing makes me want to just... I swear, if I ever meet that shithead, I'm gonna... What? What are you gonna do when you meet Damon Merrick? Something terrible. Uh-huh. I postarał? Like... Zbierz go na karaoke, nakrzyczysz. Challenge him to a karaoke battle? Yeah, that's how we settle things on the street, huh? Okay. Throw dice at him. Criticize his taste in film. Okay. Tell him about a band he's probably never heard of, but should have. Anyway, we're glad Rachel's okay. You should hang out here till she wakes up. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Spoko. Dobra, to rozejrzyjmy się tutaj w takim razie. Oh. Those must be from Steph's parents. I barely knew Mikey 2 days ago, and now I feel kind of protective. Aww. Czyżby się robiła się powoli odpowiedzialna? Mikey's nurses must love this. Michael Nord, po przyjęcia, cyborgizacja, ekspozycja na uran, ugryzienie przez smoka, zalecenie eliksir leczniczy, 6 magicznych fasolek, pocałunek pięknej kobiety, o nie. Look at that. Well's being nice for a change.
Michael, pragnę wyrazić najszczersze ubolewanie z powodu twojego wypadku. Dokładam wszelkich starań, by Blackwell było dla uczniów bezpiecznym i przyjaznym miejscem. Zrozumiałem, że nie robiłem tego dostatecznie dobrze. Chcę, byś wiedział, że uczniowie i pracownicy życzą ci szybkiego powrotu ze zdrowia. Twoja nieobecność w Blackwell na pewno zostanie zauważona. Poinstruowałem nauczycieli, by spełnili wszystkie akademickie potrzeby, jakie mogą się pojawić. Jako iż odniosłeś obrażenia na terenie akademii, czuję się za to osobiście odpowiedzialny. Podjąłem starania o zatrudnienie ochrony. Jeśli jest coś, czego dzięki czemu po powrocie czułbyś się bezpieczniej, bardzo proszę, byś dał mi o tym znać z wyrazami szacunku. I takie w sumie typowo grzecznościowe, tym bardziej jeżeli nie chcę wylądować w sądzie, jak mi się wydaje. Like he's entering into a cartoon contest. I hope he wins. Michael, sukces. Mamy zgodę na przedłużenie terminu złożenia twojej pracy na konkurs Cascade Head. Sądzę, że twoje projekty superbohaterów będą znakomitymi ambasadorami ochrony fauny morskiej. Życzę powrotu do zdrowia, Cole. Ale fajnie. Tam jest jeszcze miś. That's cute, I guess. Steph and Drew aren't leaving Mikey's side. He's lucky to have them. O, podręczniki. Oh, man. Did I miss the robot visit? Zadanie z geometrii. Przeczytać rozdziały, zrobić na środę. Nasz robot jest do bani. Potrzebujemy cię. Możemy go przynieść jutro. Dobra, ja chcę się podpisać. Hey. Can I sign your cast? Yeah. Definitely. Something nerdy. But not too nerdy. Ramię zbroja. Zbroja. There you go. Cool. Ładne. Jeszcze możemy pogadać z nim. Tell Rachel she's gotta come to board game night. Soon. Say hi to Rachel for us. We're rooting for her. Okej. Dobra, to nic więcej. Chyba. W razie wychodzimy. Hey. Wait up a sec. Sorry I got angry at you yesterday. About the money. No. You were just trying to help. To miłe. Don't worry about it. You were in a really tough situation. A situation I created. When you said that Damon stabbed Rachel, I kept thinking, I'm supposed to look out for Mikey, not bring this shit into his life. I think you saved us from something so much worse. Aww. Thank you. To miłe. Yeah. Sure. Thanks for stopping by. Bye, Chloe. To miłe. Wow, Chloe to James Amber. Rachel już się obudziła, na pewno chciałaby się z tobą zobaczyć. Dzięki. Okej. No dobrze, no to idziemy do Rachel w takim razie. Jeszcze przy okazji coś sobie pooglądamy. More like silent hospital slowly drive friends and family insane. Cisza w szpitalu pomaga w leczeniu. Aha. Skoro tak mówicie. Those guys look exhausted. Control. Mm. It's completely out. It extinguished itself. Unless you get stabbed. Właściwa dieta pozwala zachować zdrowie i radość. Jakoś nieszczególnie wygląda na zadowolonego ten hipcio. Pewnie dlatego, że mam wybór pomiędzy
słodkim, a jabłuszkiem. Ja bym jabłuszka nie tknęła. I'm so glad Rachel's okay. Really can't wait to see her. Dobra, jeszcze możemy z nią pogadać. No visitors. Huh? To ciekawe. You didn't have to bring me ice cream. Is that Samantha Myers? I feel bad. Holy shit. Is that Nathan Prescott? It wasn't your fault. Okay. I'm a klutz. Oh, God. Nathan and Samantha together? Whoa. What have I done? I should have seen that biker though. Szaleństwo. O mój Boże. Ciekawe, czy... Dobra, dobra. Ciekawe, czy ten... czy oni... Wow. Byliby razem, gdybym nic nie zrobiła w tym kierunku. Wow. Rachel's mom does not look okay. Hey. No. Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. Mm. Me too. You've grown so close, haven't you? Yeah. It's weird to think we just met a few days ago. No, właśnie. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. No, najważniejsze, że wszystko jest z nią w porządku i... się obudziła w ogóle, więc raczej nic bardzo strasznego się nie dzieje. Tak. I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back. In a little while. My guardian angel. Nie wiem, najchętniej obydwie odpowiedzi bym wybrała, no. How are you? Not great. Better with you here. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life.
I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. Good. Happy that your dad's here? I mean... I'm still mad at him for everything he's done. But... it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like, to dobrze. Unknownhood. Would you do something for me? Anything. Sarah. Mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Tak myślałam, że tak będzie. Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. No dobrze. Tylko teraz będzie dużo, dużo ciężej. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this. Don't you? I do, Chloe. I really do. No dobrze. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code... is 0722. Mam nadzieję, że nie muszę tego zapamiętywać. Your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. Aww. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe, for everything. Czyli mamy się włamać do jej domu i jeszcze poszukać numeru telefonu. No w sumie dobrze, że już nie musimy się zajmować tym Damonem. Chociaż pewnie i tak będzie nas ścigał, coś mi się wydaje. Okej. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. I like your shirt, too. You never told me you were into cars. Guess you don't know everything about me. Przykro mi z powodu przedstawienia. Fajny balon, co nowego. Fajny balon. Nice balloon, I guess. Yeah. It's from Mikey. Were you just in there? I'm actually here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? Nie wiem. Dobra, powiedzmy mu. She got stabbed by a psycho. Oh my god. Yeah. It was
insane. Holy shit. Wait, are you okay? Mnie nikt nie dźgnął. I'm fine. She's fine too, by the way. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Co masz na myśli? Poradzimy sobie z tym same. What? I don't even know what you mean. Come on. A random psycho going around stabbing. Oczywiście, że tak. For no reason. Psychole chodzą po ulicach. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. O Boże, nie chcę być dla niego niemiła. I swear, man, everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. No i się włamujemy. Hello? Swoją drogą, te klucze pod wycieraczką zawsze w tych filmach wszystkich występują. Ja nie wiem. Zastanawia mnie, czy tak faktycznie ktoś kiedykolwiek robił, że chował klucze pod wycieraczką, tak faktycznie w realnym życiu. No dobra, jesteśmy w biurze. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Okej. Dobra, mamy kolejną stronę. Max, sądzę, że nikt nie wie, co czuje do drugiej osoby, dopóki jej niemal nie straci, dopóki nie usiądzie w szpitalnej poczekalni, ogarnięty lodowatym przerażeniem, błagając w myślach o jej głos, dotyk i śmiech. Potem staje się to jasne. Dziwnie było sprzymierzyć się z Jamesem. Nawet fajnie, szybko zapomnieliśmy o niesnaskach i graliśmy w tej samej drużynie. Zrozumiałam, czemu Rachel tak bardzo go kocha. Odwiedziłam Mike'ego i Steph i spędziliśmy trochę czasu. Muszę przyznać, że rodzina Northów jest niesamowita. Po chwili, która zdawała się nie mieć końca, Rachel obudziła się. Po przebudzeniu nadal chciała szukać mamy, nie dbając o to, co wcześniej zaszło. Ja też. Oto jak wygląda plan. Sprawdzę biuro Jamesa, poszukam informacji o Sarze. O Sarze. To w ogóle po polsku brzmi bardzo dziwnie. I odnajdę ją, żeby mogła spotkać się z córką. Nie obchodzi mnie, jak trudne będzie to zadanie. Chloe łowczyni głów. No okej. Okay. Dobra. W takim razie będziemy kończyć na dzisiaj ten odcinek. W kolejnym przeszukamy biuro i zobaczymy, co nam z tego wyniknie.
Także ja dziękuję Wam za obejrzenie i usłyszymy się następnym razem. Także trzymajcie się ciepło i pa pa!